W Minecraft jest sporo struktur, które generują się na świecie. Dziś chciałbym wam przedstawić 5 struktur, które zostały usunięte lub zmienione. Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał po więcej. I dołóżcie swą cegiełkę do wakacyjnego celu 40 tysięcy widzów. A póki co, życzę miłego oglądania. Zacznijmy od piramid z czerwonej cegły. Te pojawiły się we wczesnej wersji InfDev. Bardzo ciekawą rzeczą był fakt, iż nie były one puste w środku, lecz całkowicie wypełnione cegłami. Generowały się w dalszych odległościach od spawnu. Usunięte zostały w późniejszej wersji InfDev. Dom z Mossstone'a to struktura, która pojawiła się w grze w wersji InDev C031. Był to niewielki budynek o wymiarach 7x7x4 wraz z wyjściem o wymiarach 2x1. W kolejnych wersjach Mossstone zmieniony został na deski. We wczesnej wersji InfDev pojawił się obsydianowy mur, który był jednocześnie testem generowania się struktur w początkowych wersjach gry. Jego wysokość wahała się od 1 do 5 bloków, a jego generowanie było nieskończone. W wersji 1.9, gdy został dodany nowy End wraz z miastami Kresu, pojawił się portal, który teleportował nas na oddalony o około 1000 kratek od głównej wyspy nowy teren. Ten portal początkowo różnił się od obecnego. Chodzi o układ Bedrocka. Początkowy był jakby kostką z dziurami z portalem po bokach. Natomiast po zmianie wygląda jak... no nie wiem... Kanapka. I na koniec zostawiłem coś, o czym mam nadzieję nikt z was wcześniej nie wiedział. Przed wersją beta 1.8 Notch zaprezentował screen z wstępnym wyglądem wioski villagerów. Miały one składać się głównie z cobblestone'a oraz mossstone'a, a w nich rosnąć miały wielkie grzyby. Moim zdaniem ta koncepcja wioski była ohydna i cieszę się, że w grze mamy trochę ładniejsze wioski, chociaż piękne one nie są. Tak więc na dziś to byłoby na tyle. Mam nadzieję, iż odcinek wam się spodobał. Jeśli nie wiedzieliście czegokolwiek z dzisiejszego zestawienia, to napiszcie koniecznie o tym w komentarzu. Natomiast jeśli niczym was nie zaskoczyłem, to również się tym możecie pochwalić. Ja nie zabieram wam więcej czasu i zapraszam was na kolejne moje materiały. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i cześć!